Ostatni odcinek trasy wschodniej to 731 metrów drogi i położonej obok i pod nią infrastruktury. Pod torami już biegnie tunel, w pobliżu którego znajduje się przepompownia wód opadowych. Podczas opadów więc ma nie grozić mu zalanie. W ocenie wykonawcy roboty powinny zakończyć się w lipcu bieżącego roku, potem odbiory i od września nowa droga stanie się dostępna dla kierowców. Ten brakujący element będzie wkrótce przekazany do użytkowania i on pozwoli na odciążenie centrum miasta, skrócenie trasy z ulicy Sejneńskiej z kierunku Sejn właśnie na osiedle Północ, tutaj na osiedle Kamena i również tutaj tą trasą wschodnią chcemy uruchomić na tej trasie szybkie połączenia autobusowe. Przyspieszony taki autobus będzie kursował między osiedlem Kamena, Północą i strefą przemysłową naszego miasta. Przedsięwzięcie dość kosztowne, 38,3 miliona złotych, tyle wynosi kontrakt. 50% środków pozyskaliśmy z budżetu państwa. To nam łatwiej ponieść ten ciężar finansowy. To jest trasa, która kosztować nas będzie ponad 100 milionów, dokładnie 106 milionów złotych, poczynając od ulicy Pułaskiego, a kończąc na ulicy Utrata, czyli ulica Stulecia Niepodległości, ten odcinek budowany, ulica Świtalskiego i ulica Rotmistrza Pileckiego do Pułaskiego. 106 milionów złotych. W połowie prawie, bo 48% to są środki zewnętrzne, a pozostała kwota ponad 50 milionów złotych musiała pochodzić z budżetu naszego miasta. Pomysł wybudowania tej trasy zrodził się w pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia, jeszcze w czasach, kiedy miastem rządził prezydent Józef Gajewski. Wówczas wizjonerska koncepcja zdawała się być niezwykle odległa i właściwie prawie niemożliwa. I choć długo trzeba było na jej realizację czekać, to niebawem miasto zmieni istotnie swoje oblicze. Nie ulega wątpliwości, że ta trasa zmieni układ drogowy komunikacyjny w naszym mieście w sposób ewidentny. Naszym celem i zamiarem jest, żeby z drugiej strony miasta zrobić to wewnętrzną obwodnicę zachodnią i wtedy można powiedzieć, że układ ten docelowy komunikacyjny będzie domknięty. Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Renkiewicz poinformował, że niebawem ratusz poprosi mieszkańców, by zgłaszali propozycję nazwy dla tej nowej ulicy.